Rola, znaczy 13 lutego, rola sumienia. Dowodzą to oni, poganie, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich. 2 rozdział, 15 werset. W Rzymian 2 rozdział 14-15 Paweł dokonuje małego odwrotu od swojej głównej argumentacji dotyczącej Żydów i ich odpowiedzialności na sądzie. Na chwilę zwraca uwagę na pogan. W 13 wersecie apostoł napisał, że dla Żyda najważniejszą sprawą było nie tylko słuchanie zakonu, lecz postępowanie według niego. To z kolei stwarza problem sądu pogan, którzy nawet nie słyszeli o zakonie. Jak ich ocenił Bóg? Tę kwestię apostoł rozważa w wersetach 14-15, gdzie mówi, że poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje. Paweł porusza dwie sprawy. Pierwsza, poganie nie mają zakonu spisanego przez Mojżesza, ale dwa, mają świadomość z natury, czego wymaga zakon. Apostoł nie głosi tu uniwersalności zasad, lecz po prostu stwierdza, że niektórzy poganie czasem wypełniają to, czego wymaga zakon, na przykład nie wszyscy są cudzołożnikami, złodziejami czy mordercami. Wiele ludzi odczuwa potrzebę czczenia swych rodziców, uznaje świętość życia ludzkiego, jest uczciwych i żyje zgodnie z 6 ostatnimi przykazaniami, dlatego choć poganie nie posiadają objawionego Mojżeszowi zakonu, ich postępowanie świadczy o tym, że odróżniają dobro od zła. Skąd poganie mają tę świadomość? Paweł podaje w 15 wersecie, że pochodzi ona z sumienia i zwraca uwagę na to, że Bóg wyrył w ich sumieniach wymagania swego prawa. Zwróćmy też uwagę na to, że Paweł nie wymaga zbyt wiele, jeśli chodzi o sumienie, lecz sugeruje, że żywe sumienie jest w pewnym stopniu efektem działania Bożej mocy, choć minimalnej, dla odróżnienia dobra od zła. W tym wierszu znajdujemy również naukę, że sumienie jest Bożym błogosławieństwem do przebudzenia i prowadzenia nas w życiu. Jako wierzący mamy również przywilej oświecenia naszego sumienia przez czytanie Słowa Boże. Dobrze poinformowane sumienie jest nie tylko czułe, lecz wystarczająco lub wystarczająco czułe. Jest błogosławieństwem, o które należy dbać. Ojcze, pozwól nam, abyśmy czynili czułym nasze sumienie przez badanie Twojego Słowa i przez moc Ducha Świętego. Dziękuję.